Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy. Nazwa wsi sugeruje, że tam, w okopach, walczono i odpierano najazdy Krzyżaków, Szwedów, Litwinów. Z dziada-pradziada ludność tamtejsza przyjmowała w duchowym spadku odporność i męstwo. Kariera każdego człowieka na ziemi, mówi zmarły prymas, zaczyna się w pieluszce, choćby dziś nosił mundur ambasadora czy generała. I w pieluszce, może nieco większej, się kończy. Dlatego nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, choćby ona miała wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w słowie kosztuje. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w Suchowoli, Jerzy zdecydował się na studia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Początek studiów seminaryjnych to kulminacyjny moment ataków komunistów na Kościół, zwłaszcza na prymasa Wyszyńskiego. Dochodzi nawet do aresztowania pielgrzymującej po kraju kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Władze starają się wszelkimi sposobami rozbić jedność polskiego duchowieństwa. Likwiduje się prasę i wydawnictwa katolickie. Rozpoczyna też karny pobór alumnów do wojska. Jerzy Popiełuszko trafia do jednostki wojskowej w Bartoszycach. Zaczęło się od tego, że dowódca plutonu kazał mi zdjąć z palca różaniec na zajęciach przed całym plutonem. Odmówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu. Straszył prokuratorem, wyśmiewał. Co, bojownik za wiarę? Starał się mnie ośmieszyć, poniżyć przed kolegami. Przyszedł polityczny, kazał mi zdjąć różaniec przy nim. A niby z jakiej racji? Nie zdjąłem. Okazałem się bardzo twardy. Nie można mnie złamać groźbą ani torturami. Może to dobrze, że akurat jestem ja, bo może ktoś inny by się załamał. Powołanie. Przyzwyczailiśmy się łączyć je ze stanem duchowym. Powołanie kapłańskie, powołanie zakonne. Ale przecież świata nie uświęcają sami diakoni. Powołany jest każdy człowiek, każdy chrześcijanin. Zdanie Pisma. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi, odnosi się do każdego z nas. Musimy wierzyć, że nasza praca, nasz zawód pozostają także ważnym świadectwem świętości i powołania. Jezus Chrystus za swoje głoszenie Bożej prawdy oddał życie, podobnie apostołowie. Ksiądz jest wezwany, aby dawać świadectwo prawdzie, aby cierpieć za prawdę, jeżeli taka konieczność, oddać życie za prawdę. Mamy wiele takich przykładów w chrześcijaństwie. Z nich powinniśmy wyciągać dla siebie wnioski. Z
całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Sierpnia 1980 roku świętej pamięci prymas kardynał Wyszyński przysłał swojego kapelana, który poprosił mnie, bym pojechał do Huty Warszawa, gdzie trwał strajk wspierający strajkujących stoczniowców. Tego dnia i tej mszy świętej nie zapomnę do końca życia. Szedłem z ogromną tremą. Już sama sytuacja była zupełnie nowa. Co za stan? Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? Kto będzie czytał teksty, śpiewał? Takie dziś może naiwnie brzmiące pytania nurtowały mnie w drodze do fabryki. I wtedy przy bramie przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie i oklaski. Myślałem, że ktoś ważny idzie za mną, a to były oklaski na powitanie pierwszego w historii tego zakładu księdza przekraczającego jego bramę. Niepotrzebne były moje obawy. Wszystko było przygotowane i ołtarz na środku placu fabrycznego i krzyż. A potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: Bogu niech będą dzięki. I wtedy zrodziła się potrzeba pozostania z nimi. Tym, co mnie najbardziej uderzyło, to było niemal z dnia na dzień odkrywanie i wzrastanie w poczuciu ludzkiej godności, swojej i innych. Nie, że są ważni, nie, że są przodującą klasą, ale że każdy człowiek jest godny szacunku. A druga sprawa, jakieś poważniejsze traktowanie swojego życia. Mówili nieraz, chodziłem do kościoła, ale nie zawsze rozumiałem, że to zobowiązuje. Zaczęli po latach przystępować do sakramentów. Zobaczyłem, jak Ewangelia zmienia człowieka. Byłem i jestem świadkiem przebudzenia tych ludzi. Brakuje mi czasu dla wszystkich. Najmniej mam go dla siebie. Ale nie czuję znużenia. Już nie potrafię zamknąć swojego kapłaństwa w kościele. Chociaż tylu różnych doradców podpowiada mi, że prawdziwy polski ksiądz nie powinien wychodzić poza kościelne ogrodzenie. Będę wśród swoich robotników, dopóki tylko będę mógł. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Przemoc nie zwycięża, choć może na krótko triumfować. Mamy tego najlepszy dowód, stojąc u stóp Krzyża Chrystusowego. Tam również była przemoc, była nienawiść, była walka z prawdą. Lecz przemoc została pokonana przez miłość. Bądźmy więc silni miłością, prosząc za braćmi błądzącymi, nie potępiając nikogo, a piętnując i demaskując zło i mechanizmy zła. Prośmy słowami Chrystusa, jako Jego wyznawcy, słowami, które On wypowiedział z krzyża: Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.
W lutym 1981 roku, nawiązując do dawnej polskiej tradycji jeszcze z czasów rozbiorowych, w parafii świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny. Zachęcony przez proboszcza księdza Teofila Boguckiego, widząc narastającą siłę i przemoc rządzących, ksiądz Popiełuszko postanawia kontynuować tę tradycję. Podczas mszy za ojczyznę tysiące wiernych z całej Polski gromadzi się wokół swego duszpasterza. Tak jak Chrystus na krzyżu, ojczyzna ocieka krwią. Jej synowie są obdzierani ze czci, honoru, godności. Są poniżani, a w wielu wypadkach poniewierani. Mówię to, co ludzie myślą i z czego zwierzają mi się często bardzo osobiście, a czego nie mają odwagi, nie mają możliwości wypowiedzieć głośno. Jeszcze i dziś wznoszą się nieraz rozczapieżone palce. Na tę literę nie zaczyna się żadne polskie słowo. Od niej w Polsce nie będzie lepiej. Może być tylko gorzej. Obowiązkiem księdza jest być z ludźmi, którzy potrzebują go najbardziej. Ludźmi skrzywdzonymi, poniewieranymi. Gdy podstawowe prawa ludzkie nie są respektowane, gdy nie ma wolności słowa, gdy ludzie są więzieni za swe przekonania, wtedy jest cierpienie i ból. W naszym kraju takich osób jest wiele, szczególnie od tej pamiętnej grudniowej nocy w 1981 roku. Kazania moje nie są skierowane przeciw nikomu. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości, poniewieraniu ludzkiej godności. Walczą z systemem zła. Minister, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, do Jego Ekscelencji arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w dniu 29 sierpnia 1982 roku na nabożeństwu o godzinie 19 nadał charakter jednoznacznie polityczny. Jego kazanie i przygotowana sceneria nabrały wymiaru oczywistej inspiracji do manifestacyjnych zachowań wiernych. Postawa i klimat stworzony przez księdza Popiełuszko spowodowały, że zgromadzenie religijne przekształciło się w manifestację polityczną niosącą zagrożenia dla ładu, bezpieczeństwa i porządku w stolicy. Z wyrazami szacunku, Adam Łopatka. Nie mogą sobie darować nasze władze, oczywiście nie kościelne, tych mszy świętych za ojczyznę, które odprawiam zawsze w ostatnią niedzielę. Mówią, że jest to największy wiec w stanie wojennym. W tej chwili przychodzą tysiące ludzi, przyjeżdżają ludzie z innych miast i to, co wynoszą z tego, to przede wszystkim świadomość, że czują w tej wielkiej wspólnocie jakieś jedno dążenie,
wzmacniają swoją nadzieję. Wiedzą, że w tych troskach, kłopotach nie są osamotnieni, że podobnie jak oni myślą tysiące, tysiące Polaków. To jest rolą księdza, by te cierpienia narodu poprzez ofiarę mszy świętej ofiarować Bogu, by móc je zamienić na łaski potrzebne do umocnienia ludzkiej nadziei, do trwania w dobrych jakichś postanowieniach, do rozszerzenia braterstwa i solidarności między ludźmi. Otrzymuję całą masę listów, gdzie ludzie piszą, że to comiesięczne spotkanie na mszy świętej za ojczyznę pomaga im uwalniać się od nienawiści, jaka mimo woli w ludziach wzrasta. I to jest chyba jakaś nagroda dla księdza, który nie ma własnego właściwie życia, nie ma własnego czasu, a jednocześnie jest to dowód, że jest to praca duszpasterska. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Władze państwowe zaczęły bliżej interesować się księdzem Jerzym, gdy uświadomiono sobie, że jego żarliwość religijno-patriotyczna może umacniać w wiernych sprzeciw wobec rządzących oraz pragnienie życia w wolności. Ksiądz kanclerz poinformował mnie, że Wydział Wyznań, chyba pan Śliwiński, nie jest zadowolony z formy moich mszy za ojczyznę. Biskupowi Dąbrowskiemu minister Łopatka miał powiedzieć, że w najbliższym czasie w Warszawie muszą aresztować trzech księży, a mnie na pierwszym miejscu internować. Wieczorem biskup Miziołek po powrocie z Częstochowy zdziwił się, że jeszcze chodzę na wolności. Ale też wymknęło mu się, że Jaruzelski wymieniał księdzu prymasowi wśród trzech księży również i moje nazwisko. Liczę się z tym, że mogą mnie internować, mogą aresztować i spreparować skandal. Ale nie mogę przecież zaprzestać tej działalności, która jest służbą Kościołowi i Ojczyźnie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju, ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Boże, antysocjalistyczną ekstremą porozumienia nie będzie i być nie może. Polska, która istnieje między Bugiem i Odrą, jest socjalistyczna. Innej nie ma i nie będzie. Zastępowy, ruch jest autobusowy oraz taksówkowy wstrzymany. Proszę opuszczać rejon. Milicjanci przystąpić do energicznego legitymowania. W stosunku do opornych, w stosunku do was zatrzymywać. Matko, Ty wiesz, że narodem, który tyle wycierpiał w historii, który tyle odniósł zwycięstw, który wniósł tak wielki wkład w kulturę Europy i świata, który wydał i wydaje tylu wspaniałych ludzi, który w końcu dał światu papieża Jana Pawła II. Takim narodem poniewierać nie wolno. Takiego narodu przemocą na kolana nie rzuci największa siła szatańska. Taki naród kolano zegnie tylko przed Bogiem. Dzisiaj byłem w kurii. Dowiedziałem się, że wczoraj z komendy głównej wpłynęła na mnie skarga, że wielokrotnie już przestrzegano i jeżeli się moje postępowanie nie zmieni, zachowają się w stosunku do mnie zgodnie z dekretem o stanie wojennym. Cóż może się zmienić w moim postępowaniu? Nie mogę przecież przestać służyć ludziom. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział do Spraw Wyznań, do Kurii Metropolitalnej w Warszawie. D.
dnia 26 listopada 1982 roku. W kościele świętego Stanisława Kostki z inspiracji księdza Jerzego Popiełuszki w każdą ostatnią niedzielę miesiąca organizowane są nabożeństwa w intencji ojczyzny. Toleruje się wznoszenie rąk w geście znaku V. Przyciąga to uwagę podziemnej solidarności. Działalność księdza Jerzego Popiełuszki przyczynia się do pogłębienia niepokoju społecznego i staje się inspiracją dla różnego rodzaju ekstremistów zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne. Z upoważnienia prezydenta magister Jerzy Śliwiński, dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań. Dzisiaj przed obiadem o 12 poszedłem odmówić różaniec w kościele na chórze. Błogosławiona cisza. Nad amboną złoty krzyż. Od czasu do czasu wpadał promyk słońca i krzyż rozjaśniał się złotą, ciepłą poświatą. Potem następował mrok. Boże, jak bardzo podobne jest ludzkie życie. Szare, trudne, czasami ponure i byłoby często nie do zniesienia, gdyby nie promyk radości, Twojej obecności, znaku, że jesteś z nami, ciągle taki sam, dobry i kochający. Ostatnio prokuratura umieściła w swojej prasie wewnętrzne informacje, że wszczęła śledztwo przeciwko mnie za nadużywanie wolności sumienia i wyznania. Jak można nadużywać wolności sumienia? Wolność sumienia można ograniczać, ale nigdy nie można jej nadużywać. To jest niemożliwe i dlatego bzdurne są te oskarżenia. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, dzieci i obciążeni są wielką odpowiedzialnością, byli w więzieniach, cierpią, dlaczego ja, jako ksiądz, nie mam z ich cierpieniem połączyć swego cierpienia? Za to próbują mi dokuczyć. Były takie próby, bardzo prymitywne i pewnie będą się powtarzać. Na przykład z 13 na 14 grudnia o godzinie 2 w nocy, kiedy już padłem ze zmęczenia, dzwonek do drzwi. Nie wstałem. Za chwilę wybuch. Do mieszkania wpadła cegła z materiałem wybuchowym. Wywaliła dwa okna. To była zima. Ludzi na mszy świętej jeszcze tyle nie było. Pomimo padającego deszczu stali aż hen w parku. Kościół również szczelnie otoczony. Już przed mszą świętą o godzinie 18.20 przywieziono od strony ulicy Mirosławskiego paroma samochodami ciężarowymi młodzież do prowokowania. W czasie mszy świętej otoczono Żoliborz ZOMO i amfibiami z kotami. Były wypadki nieprzepuszczania ludzi do kościoła. Wezwał mnie biskup Kazimierz, aby powiedzieć, że prezydent ubolewa nad moim postępowaniem, że cieniem w stosunkach między władzą a kościołem warszawskim jest kościół na Żoliborzu. MSW bardzo go naciska, aby zrobił porządek z tą sprawą. Wczorajsza noc była trudna. Nękali psychicznie. Od pierwszej do czwartej jeździli samochodem jak wściekli dookoła plebanii. Chłopcy zrobili im 20 zdjęć, oczywiście dla postrachu. Wczoraj przyszedł człowiek, który nie był 34 lata u spowiedzi, bo dzięki mszy za ojczyznę i mojej obecności w sądach na nowo odnalazł się przy kościele. Jak wiele potrafisz, Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie. Dzięki Ci, Panie, że mną się posługujesz. W wyniku podjętych czynności służbowych teksty wygłaszanych przez księdza Jerzego Popiełuszko kazań zostały nagrane na dwóch szpulowych taśmach magnetofonowych AN25 13 cm i dwóch kasetowych taśmach magnetofonowych Superton C90. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że ksiądz Jerzy Popiełuszko nadużywa praktyk religijnych do wystąpień antypaństwowych, a jego wypowiedzi wyczerpują znamiona przestępstwa z artykułu 194 Kodeksu Karnego. Porucznik M. Chyłkiewicz. Jestem już mocno zmęczony. Praktycznie od 2 lat psychicznie nie wyłączyłem się ze spraw patriotycznych. 3 lutego do samochodu wziąłem Krzyśka O. i Małgosię Z. Jechaliśmy na 9 dni w góry do Kosarzysk. O godzinie 6 wyjechałem z Warszawy. Zaraz po wyjechaniu z Warszawy dogonił nas Fiat 125 zielony, a w nim 2 milicjantów. Najpierw zdjęcie z tyłu, za chwilę z boku.
Zatrzymałem się na poboczu. Dokumenty. Proszę otworzyć maskę, bagażnik, torbę, kontrolę. Skąd to wszystko? Co? Nielegalnie zorganizowana grupa? Przygotować numer silnika i nadwozia do kontroli. Nie było najmniejszej wątpliwości, że nagrana prowokacja. Zabrał wszystkie dokumenty i poszedł do swojego samochodu. Telefonował. Wreszcie po dłuższym czasie odniósł dokumenty. Kilkakrotnie były widoczne samochody, które w sposób oczywisty prowadziły nas. Czuję się coraz bardziej przez nich zaszczuty. Ale dobry Bóg daje mi dużo siły duchowej, a i siły fizycznej mam też nad podziw wiele. Maj tego roku od pierwszego dnia stał się w Warszawie czasem panowania szatana w postaci przemocy, demonstracji siły i nienawiści, lawiny kłamstwa i oszczerstwa. I jakby mało mu było wytaczania na plac zamkowy armat wodnych i wystawiania uzbrojonych w opłacaną i sztucznie podsycaną nienawiść oddziałów zmotoryzowanych, w wieczór 3 maja w święto Królowej Polski posunął się przy pomocy bandy zbirów do ataku na klasztor sióstr franciszkanek. Ale tego wszystkiego szatanowi było za mało i dlatego posunął się do tak strasznej zbrodni, że z przerażenia oniemiała cała Warszawa. Przerwał niewinne, młode życie. W sposób bestialski zabrał matce jedynego syna. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Każdy człowiek woli raczej wygodne i miękkie życie, aniżeli życie twarde, pełne ofiar i upokorzeń. Ale na to nie ma rady. Jeżeli się chce po chrześcijańsku i po Bożemu przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa. Trzeba bowiem przejść i przez trud Jerozolimy. Chcemy troskliwie oddzielić to, co ludzkie i prawdziwe, od tego, co zatwardziałe, rzeczywiście przestępcze i wrogie. Warszawa dnia 12 grudnia 1983 roku. Wiceprokurator Ajackowska postanowił przedstawić księdzu Jerzemu Popiełuszce zarzut o to, że w okresie od 1982 do listopada 1983 roku w Warszawie, Gdańsku i Częstochowie, działając przestępstwem ciągłym, w wygłaszanych kazaniach nadużywał wolności sumienia i wyznania w ten sposób, że permanentnie oprócz treści religijnych zawierał w nich zniesławiające władze państwowe treści polityczne, a w szczególności pomawiał, że te władze, posługując się fałszem, obłudą i kłamstwem, poprzez antydemokratyczne ustawodawstwo niszczą godność człowieka, a także pozbawiają społeczeństwo swobody myśli oraz działania, czym nadużywając funkcji kapłana czynił z kościołów miejsca szkodliwej dla interesów PRL propagandy antypaństwowej. To jest o przestępstwo z artykułu 194 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 58 Kodeksu Karnego. Jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne i dlatego jestem gotowy na wszystko. Thank you.
2 grudnia na mszy świętej o godzinie 7:00 zobaczyłem w kościele dziwnie zachowujących się panów. Później okazało się, że to panowie z SB i prokuratury. Dziwnym trafem przeszedłem obok nich, choć były już obstawione wszystkie furtki. Po wejściu do mieszkania zaczęło się nękające dzwonienie do drzwi. Było około 12 panów rozrzuconych po terenie kościelnym. W zasięgu wzroku gazik milicyjny i 2 samochody SB z ludźmi. Mieli nakaz prokuratora z natychmiastowym doprowadzeniem. Ksiądz prałat Bogucki na mszy świętej o godzinie 9:00 powiedział ludziom, że dziwni panowie podający się, że są z prokuratury generalnej, pytają o księdza Jerzego. Po mszy świętej ludzie zgromadzili się przy plebanii i odmawiali różaniec. Zadzwoniłem do kanclerza kurii. Powiedział, żebym nie wychodził z domu. 10 grudnia minister Łopatka obiecał arcybiskupowi Dąbrowskiemu, że wypuszczą mnie po 2 godzinach po przesłuchaniu. Arcybiskup przez kanclerza w kopercie ministra wręczył mi wezwanie na 12 grudnia. Tłumaczyłem, że jest to termin niedobry przed 13 i 16. A cóż, stało się. Arcybiskup zapomniał, że paktować z diabłem nie wolno. Will you be answering any of the questions that are asked? Czy będzie pan odpowiadał na jakiekolwiek pytania, jakie panu zadadzą? Na żadne. 12 grudnia o godzinie 9:00 pojechałem w asyście mecenasów Wendę i de Virion. Przesłuchanie trwało do godziny 13:00, a właściwie 12:00, bo ostatnia godzina była dziwnym, niezrozumiałym oczekiwaniem, nie wiadomo na co. W końcu się wyjaśniło. Zarządzono przeszukanie mieszkania na Chłodnej 15. Na rewizję jechałem spokojny, bo nie miałem tam nawet ulotki sprzed stanu wojennego. Jakim było zaskoczeniem, gdy jeden z 4 oficerów śledczych w obecności prokuratora, Waldka i mojej przez 3 minuty nawyciągał stos obciążających materiałów. Było tam ponad 15 tysięcy egzemplarzy nielegalnych pism, gryps w języku francuskim, 36 naboi do pistoletu maszynowego, trotyl, dynamit z zapalnikiem i przewodem elektrycznym do detonacji, 4 duże gazy łzawiące, 60 matryc zagranicznych, 5 tub farby drukarskiej. Pan jednak dał siłę. Przyjąłem to spokojnie. Do protokołu, który pisał porucznik Hyłkiewicz, dałem adnotację. Zwracam uwagę na fakt, że jeden oficer po wejściu do mieszkania kierował kroki bezpośrednio w miejsca, z których wyciągał obciążające mnie materiały, jakby wiedział, że one tam są. 3 inni oficerowie przeglądali delikatnie książki. Widać było, że tylko jeden był wtajemniczony. Później dowiedziałem się, że naprzeciwko od paru miesięcy zamieszkał esbek z dziennika telewizyjnego. Trzeba pamiętać, że kogo Bóg doświadcza w cierpieniach, tego bardziej też kocha. W każdym utrapieniu trzeba szukać woli Bożej. Dlatego w Bogu trzeba szukać spokoju. Najlepiej w cichej modlitwie, w poleceniu wszystkiego, co czyni się Bogu. O godzinie 20:00 byłem w Pałacu Mostowskich. W celi numer 6 kazano mi rozebrać się do naga. Milicjant przeprowadzający rewizję, nie miał więcej jak 20 lat, złapał się za głowę i powiedział, że też na mnie musiało przypaść. Następnie zaprowadzono mnie do celi numer 23. Tam było 5 ludzi podejrzanych o zabójstwo żony i wrzucenie do Wisły, współudział w morderstwie w Grodzisku Mazowieckim, zabicie 4 ludzi lokomotywą, nadużycia gospodarcze i 1 konfident. Dostałem materac i 2 liche koce. Położyłem się na podłodze. W celi mieliśmy jeszcze jednego mieszkańca, sympatycznego szczura, który przez lufcik wychodził po chleb. Około 21:00 milicjant, brat księdza, kazał zabrać wszystko z celi w przekonaniu, że przewożą mnie w inne miejsce. Za chwilę weszło 2 mecenasów z prokuratorem. Prokurator oświadczył, władze, nie prokuratura, przyjęły decyzję o zwolnieniu księdza. Ale dalszy kierunek postępowania prokuratury jest uzależniony od tego, jaką postawę ksiądz przyjmie na przyszłość. O 21:45 byłem wolny. Czy wolny? Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest to bowiem postać tajemnicza, uwikłana w krętactwa uprawiane nie tylko wobec władz państwowych, lecz także kościelnych przełożonych. Dla zachodnich radiostacji ksiądz Popiełuszko stał się od razu bohaterem, mimo że nie można mu przypisać męczeństwa. Boże, jak wielkie doświadczenie mi dajesz.
ale jednocześnie dajesz mi tyle sił i ludzkiej życzliwości. Jutro znowu idę na przesłuchanie. Śledczy powiedział, że będę przesłuchiwany co tydzień, a więc po prostu metoda nękania. Ale Bóg Wszechmocny daje mi siłę ducha. Jedenastego kwietnia byłem po raz jedenasty na przesłuchaniu. Tym razem tylko niecałe 2 godziny. Kazałem przeczytać sobie artykuły zarzutów. Naliczył mi 38 lat. Potem kazałem zapisać, że na wszystkie zarzuty poza artykułem 194 odpowiedziałem 12 i 13 grudnia 83 roku. I teraz będę milczał. Na tym się skończyło. Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni. Amen. Dzisiaj byłem 2,5 godziny w pałacu na przesłuchaniu. Nie było porucznika Hyłkiewicza, a ten drugi mi się nie przedstawił. Przesłuchanie trwało niecałe 2 godziny. Pytania przeplatały się między sposobem nabycia mieszkania a pracą w parafii. Pytał o wykłady w dolnym kościele dla robotników. Na wstępie zastrzegłem, że generalnie korzystam z przysługującego prawa nieskładania wyjaśnień. I tak odpowiadałem do końca. Planowana ateizacja, walka z Bogiem i tym, co Boże, jest jednocześnie walką z wielkością i godnością człowieka. Bo wielki jest człowiek dlatego, że nosi w sobie godność dziecka Bożego. Ten mówca, ubrany w liturgiczne szaty, nie mówi niczego, co byłoby nowe lub ciekawe dla kogokolwiek. Urok wieców, jakie urządza, jest całkiem odmiennej natury. Zaspokaja on często emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców politycznych. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Mówca rzuca tylko kilka zdań wyzbytych sensu perswazyjnego oraz wartości informacyjnej. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wściekłości. Nie mam już sił na ciągłą czujność i samodyscyplinę. Ale ufam Bogu. On wie, co dla mnie najlepsze i czego teraz potrzeba Polsce i Kościołowi. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ona została ofiarowana przez Boga nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd obowiązek upominania się o nią tam, gdzie jest ona niesłusznie ograniczana. Ale wolność to nie tylko dar Boga, ale to również i zadanie dla nas na całe życie.
Po odprawieniu mszy świętej w Bydgoszczy ksiądz Jerzy Popiełuszko wyruszył w drogę powrotną do Warszawy. Wtedy doszło do jego uprowadzenia i zabójstwa przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.